Nowy dzień, witamy swojskim śniadaniem. Zobaczcie, co tu mamy. Jakieś warzywa, chleb. Tam Weronika, pokaż swojskie masło. Jajecznica, ciastka, ser, sałatka, tam wędliny przybliż. Fajnie, pokaż. Kawa, sok. No i to będziemy jeść, a potem jedziemy. Luterański Kościół Marii Panny z 1192 roku jest najstarszą świątynią w Legnicy, czyli pochodzi z czasów przedreformacyjnych. To nie jest tak, że ewangelicy zabrali ten kościół, tylko po prostu jak przyszła reformacja, to zaczęto tu odprawiać msze w duchu luterańskim. Po prostu księża katolicy zaczęli tą reformację łapać i odprawiać. Kościół jest bardzo ciekawy, w środku mauretańskie wzory. Choć dzisiaj niewielu ewangelików jest w mieście, to dalej służy społeczności luterańskiej. Katedra Piotra i Pawła też była kiedyś luterańska. W 1945 roku przeszła w ręce katolików. Przed nami Legnicki zamek. Historia tego zamku sięga XII wieku, jeden z najstarszych budowanych zamków na terenach Polski. Jedziemy z miasta Miedzi do miasta Złota, czyli do Złotoryi. Złotoryja jest jednym z najstarszych miast w Polsce, starszym od Wrocławia, starszym od Legnicy i od początku swej historii jest związana ze złotem. Tu znajdowała się najstarsza kopalnia w Polsce, kopalnia złota z 1660 roku. Dziś możemy ją zwiedzać. No, dziś obieg jest zamknięty, ale myślę, że kiedyś jeszcze tu przybędziemy. Fajnie zagospodarowano teren koło byłej kopalni. Altanka, można sobie tu ognisko zrobić, jakiś plac zabaw. No fajnie to wygląda. Mury obronne, kiedyś podstawowy element każdego starego miasta. Dziś mało jakie miasto może poszczycić się zachowaniem tych murów. W XIX wieku były niepotrzebne i często je rozbierano. Zasadzano w to miejsce planty, czyli park z drzewami. Tu trochę tych murów jeszcze się zachowało.
przed nami kościół i klasztor franciszkanów. Jest to najstarszy po Wrocławiu klasztor franciszkanów na Śląsku. To tylko potwierdza, że Legnica jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Kościół jest z epoki baroku, ale klasztor jest starszy. No, kościół był przebudowywany. Zobaczcie, jak wygląda ten klasztor. Wygląda, jakby był opuszczony. Czuć tu średniowiecze. Miałem szczęście, że tam wszedłem do tego klasztoru, dlatego że przed chwilą wyszła pani i zamknęła go po prostu na klucz. Palma wielkanocna, to aż kuje w oczy. Weronice zachciało się na jakąś Wilczą Górę, to wjechaliśmy, podjechaliśmy trochę. Prawie auto od spodu rozwaliliśmy, dalej idziemy pieszo. Okazało się, że pod samą Wilczą Górę nie da się podejść, dlatego że za płotem z drutu kolczastego jest kopalnia bazaltu i wydobywają tam bazalt. Ale w tle majaczy właśnie ta Wilcza Góra i krater, z którego chyba wydobywa się bazalt. Dokładnie się na tym nie znam. Po drodze wskoczyliśmy jeszcze do brzegu. Znajduje się tu piastowski stary zamek nazywany Śląskim Wawelem. Ciekawy renesansowy ratusz w Kraku. Zamek jest gdzieś zamknięty, ale to tylko pobudza nas, żebyśmy tu kiedyś zawitali. Wygląda na to, że to opuszczony kościół w brzegu. Dam głowę, że ewangelicki. Kończymy naszą wielkanocną wędrówkę w brzegu. Co ci się najbardziej podobało, Weronika? No, myślę, że największe wrażenie chyba Bolesławiec na mnie zrobił. Ten wiadukt kolejowy i ten taki fajny, taki strumyczek. Super to wyglądało, no, robiło wrażenie. Na mnie też ogólnie ten takie klimatyczne, senne, małe miasteczko, cały rynek i otoczenie, no i również pozostałości murów obronnych i rzeczy, które się tam znajdowały. Wszystko skupione w małym miejscu i bardzo klimatyczne miasteczko. No i do tego ten wiadukt kolejowy Bolesławiec Prima Sort. W takim razie oglądajcie nas i do zobaczenia. Na razie. Pa, pa. Złotoryja. Jeszcze raz. Wiesz, jak będziesz kamerowała, no to lekko możesz podchodzić co jakiś czas. Złotoryja słynie od początku, jeszcze raz. Złotoryja jest najstarszym, jednym z najstarszych, jeszcze raz. Złotoryja jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Starszym od Wrocławia, starszym od czego? Nie wiem, ty wiesz. Od czego tam? Od Legnicy, jeszcze raz.